Dzień dobry, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pogadajmy z tym tutaj. Potrzeba ci czegoś, kapitanie. Mają mnie gdzieś zaprowadzić. Zmieniłem zdanie. Wegnaj. A, Fary Płaszcz, random. Fakt, bywało tu już lepiej. Ale czasy świetności powrócą. Ta warownia została zniszczona podczas wojny z Królem Cieni. To były dla Neverwinter mroczne czasy. Ale udało nam się przetrwać. Tak jak tobie dzisiaj. Wygląda na to, że warownia na Rostarek jest odbudowywana. Rozkazano mi cię tu ponownie sprowadzić, ponieważ Lord Nasher ma dla ciebie nowe zadanie. No i może nasz gość zobaczy, z czym przyjdzie nam walczyć w nadchodzących dniach. Ludzie, których widzisz wokół siebie. Możesz nimi teraz dowodzić wedle własnego uznania. Jesteś ich kapitanem na służbie Neverwinter. Przygotuj tę warownię do wojny. Zbieraj pod swoimi sztandarami wojska i szykuj się do uderzenia, gdy wróg się ujawni. Do pomocy w zarządzaniu warownią Lord Nasher przydzielił ci oficera, Kane. Zatrudniono też mistrza Widla, który ma wspomóc cię w odbudowie warowni i okolicznych terenów. To ty dowodzisz teraz tą warownią. Zasługujesz na to swą służbą i przelaną krwią. Zasługujesz na to dzięki zaufaniu, którym darzę cię ja, i Lord Nasher, to twoje ziemie. Broń ich dla swego ludu i dla Neverwinter. Patrzcie, nawet teraz widać w tej sferze cienie, a mimo to zachowuje ona swoje piękno. Nie dziwi mnie, że nasi wrogowie pragną zniszczyć to miejsce swymi mieczami i swoją wojną. Muszę wiedzieć jak najwięcej o tym zagrożeniu. Wiedz jedno. Pierwsze widziane przez ciebie oznaki tego konfliktu nie są tak naprawdę pierwszymi. To jedynie ślady spraw sięgających tak w przeszłość, jak i w przyszłość. To wszystko fragmenty większej wojny, niemal tak wielkiej jak ta, która dawno temu podzieliła mój lud na mieczu Git. Z tym ostrzem związana jest tragedia. Te cienie, które widzisz, istnieje ich władca, który zamieszkuje mrok. Już wcześniej walczył w tej sferze z tymi, którzy przyjęli nienawiść Git. Z Gitianki. Ten władca i Gitianki trudno pojąć, jak wielką się darzą nienawiścią. Dawno temu ich zaatakował, usiłując rzucić swe cienie na fortece w dalszych sferach. Walka była zażarta, a króla cieni udało się odeprzeć jedynie za cenę śmierci tysięcy Gitianki. Niezależnie od tego, ile ich zginęło, mogły jedynie zniszczyć portal, przez który je atakował. Przez to Gitianki nie mogli odnieść zwycięstwa i na jakiś czas zaprzestali walki. Wiedz jednak, że Gitianki nie zapominają o swych wrogach. Choć król cieni został odparty, dalej szukali sposobu, aby do niego dotrzeć i go zabić. Wiedza o tym, że wyznawcy Git cię ścigają, jest straszna. Ale ten władca, król cieni, jest jeszcze bardziej niebezpieczny. W czym ty możesz pomóc? Wiedz, że wspomogę cię, jeśli będę mogła. Ale może być już za późno. Król cieni nie zawsze był związany z mrokiem. To część tej tragedii.
Jego wola była niegdyś poświęcona prastaremu cesarstwu i ochronie jego ludu. Był niegdyś światłem Ilefarn, któremu dano siłę, aby bronił cesarstwa przed wrogami. Był też powiązany z naturalną magią tej sfery, z plotem. Tak jak rytuał stworzył strażnika, który stał się cieniem, taki rytuał może go zniszczyć. To rytuał oczyszczenia, stworzony po to, aby pozwolić strażnikowi zaznać spokoju, gdy jego ofiara na rzecz cesarstwa nie będzie już potrzebna. Jeśli ten rytuał w ogóle istnieje, to znajdziesz go w zrujnowanym mieście Ilefarn, Arwan. To tam musisz się udać, aby się oczyścić i zyskać siły na nadchodzącą walkę. Oznaczyłam ci na mapie położenie tego miasta. Jeśli tak trzeba, to tak muszę postąpić. Wiedz, że to niebezpieczna droga. Nawet potężny lud Ilefarn nie zdołał pokonać króla cieni. Ale wiedz, że ten rytuał oczyszczenia i ostrze naszych wrogów to nasza jedyna szansa na sukces. Nie rozumiem, dlaczego mam to zrobić. Już daje znać o swej obecności poza swymi więzami. To on ma przewagę. Wiedz, że jeśli nie zdołasz zaatakować wroga, bitwa zostanie przegrana. Wątpisz we mnie, gdyż mnie nie znasz. Potrzeba ci sojuszników, Kalachcza, nie kolejnych wrogów i szkodliwych wątpliwości. Wpływają one potem na siłę bojową, znacznie ją ograniczając. Jestem Zertem, przysięgam na krąg Zertimona, że to, co ci tu mówię, wiem, że to prawda. Wiedz, że twoje życie jest dla mnie równie cenne, jak twoja śmierć dla wyznawców Git. A ten król... Wiedz, że zagraża nam wszystkim. Tytuł Kalachcza. Wiesz coś o nim? Nosisz go, gdyż to miano wie o tobie, nawet jeśli ty o nim nie wiesz. Ale wyrażę się jaśniej. Nazywają cię powiernikiem okrucha Kalachcza, gdyż nosisz w sobie, przy sercu, fragment ostrza Git. Zawsze było blisko ciebie. Powiedziano kiedyś, że gdy raz wyciągnie się ostrze Git z jego pochwy, nigdy już do niej nie powróci. A teraz to w tobie je schowano. Ostrze śpiewa i oni je słyszą tak jak i ja. Słyszą jego szepty pełne nienawiści Git i żądania wojny, którą chciała ponieść różnym sferom. Wojny, która doprowadziłaby do końca nas wszystkich, gdyby Zertimon nie zatrzymał jej ostrza swym własnym podczas orzeczenia dwojga niebios. Czemu mam dla ciebie tak wielką wartość? Gitianki oraz mój lud są w pewnym sensie związani ze sobą tą bronią. A teraz to ty nią jesteś. Wiedz, że tylko ty możesz przekuć ostrze Git i użyć go ponownie w boju. Boju, który oswobodzi twe ziemię i twój lud od zła znacznie gorszego niż to, które chcieli sprowadzić na mój lud Ilitidzi. Nie ma nikogo innego. A jeśli tytuł Kalachcza ci nie odpowiada, wiedz, że to ty musisz stworzyć sobie inny. Być może twoje imię stanie się okrzykiem wojennym, dzięki któremu ten prastary nieprzyjaciel, ten król cieni, zostanie pokonany. Będzie ze mną podróżować? Orzekam to przed tobą z siłą większą niż więzy dwóch śmierci w jednej, porównywalną z potęgą orzeczenia dwojga niebios. Wygłaszam orzeczenie trojga w mroku. Dwojga w świetle. We dwoje spotkamy się z królem w jego fortecy i we troje staniemy na polu bitwy. Po jej zakończeniu nas dwoje ruszy ku światłu i zasmakujesz prawdziwej wolności. Wolności, jakiej zaznali Git i Zertimon, gdy złamali wolę Ilitidów przy końcu Zagrasy. Oddaję ci swoje życie, Kalachcza, i proszę o pozwolenie na towarzyszenie ci na twej drodze. Dziękuję ci, Zjewi, i cieszę się, że mi pomożesz. Więc nie będziemy już więcej o tym mówić. Moja przysięga została wypowiedziana. Teraz musimy udać się do ruin Ilefarn i tam przejść rytuały potrzebne do uzbrojenia twego ducha przeciwko królowi cieni. Gdzie są te ruiny? Oznaczyłam ci na mapie położenie tego miasta. Tam znajdziemy to, czego nam potrzeba do zakończenia rytuału oczyszczenia.
Dobra. Twój dzień został zaktualizowany, posągi oczyszczenia. Ale jeszcze tym nie zajmiemy, gdyż najpierw... O, Bishop. Masz coś nowego? A więc czego chce wspaniały kapitan warowni na rozstajach od swojego skromnego tropiciela? Mam coś upolować, mój panie? A może zbadać jakąś zapomnianą drogę? Mam kilka pytań. Wszyscy tego chcemy. Czegoś ci potrzeba? Czyli tutaj mamy taki punkt zborny, jak gdyby. Dobra, pogadajmy z Salem. Tu sale zatopionego dzbana, w kadrach dawniej tam byłem. Od lat spontanem stoi, co ma otworzyć, jednak to były tu różne nadzieje. Spakowałem się tutaj, wiem, krótki i przybyłem tutaj. Mój że chciałeś prowadzić gospodę. Chciałem do końca życia mieć zawsze marzyło o założeniu własnej gospody. Wałodzi wszystko z profesorki trakcie, i tu przyjąć mnóstwo kupić karawan, no i ma ciebie. Mogę założyć, zrobić to i budy powodnych czystą rozrywką i domy wartym. Mówiłem, że jestem kucharzem. Niecierpliwie czekam na współpracę z tobą. To ty złowodzi. Powiedziałem Ferrer, sprawdzi Lord Naferga, agent już wszystko zaakceptował. Pora będzie w tego mieć ciągle do klientów i na kupcom miejsce będą mogli coś wypić, coś zjeść i wydać trochę forsu. Uwierz mi. Czyli ja, będę kapitana napoje, jak interesy, coś się dzieje. Za dużo czasu do czasu ktoś tu padł, mogę być lepiej. Rozmawiałem z Bartek, gdy wysłał tu swojego czeladnika. W kraju było więcej, tak że miał ktoś tańczył, jak muzyki kogoś, to chce tu pracować, przyszli go do mnie. Dobra, z tobą pogadałem. Muszę dokładnie obejrzeć twierdzę. Czegoś ci potrzeba? To jest zamknięte. Pogadajmy z Kano. Oficer Kana zgłasza się na służbę, kapitanie. Lord Nasher ogromnie cię wyróżnił. Tyle, że odbudowa tej warowni to niełatwe zadanie. Ja jednak nie mogę się już go doczekać. Miło cię poznać, kapitanie. Jestem mistrz widl.
Nie będę cię oszukiwać. Warownia jest w bardzo złym stanie. Do jej odbudowania będą nam potrzebne wszelkie dostępne surowce. Z pomocą mojej ekipy możemy zmienić to miejsce w prawdziwe dzieło sztuki inżynierskiej. Mistrz Widl może być ekscentrykiem, ale doskonale zna się na swojej pracy i jest w stanie dokonać tego, o czym tu mówi. Pozwoliłem sobie zbadać okolice. Wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Nawet dziedziniec prezentuje się żałośnie, ale to akurat można szybko naprawić. Wystarczy kilku silnych młodzieńców pracujących na nadgodziny, a dostrzeżesz kształt warowni. I to, co ujrzysz, nie będzie efektowne. Wkrótce jednak oczyścimy dla ciebie warownię. Zaczynamy prawdziwą przygodę. Wy rozbijcie tam obóz. Ja przygotuję plany potrzebne przy naszych pracach. Muszę zająć się przygotowaniami. Pomów ze mną w warowni, gdy zechcesz otrzymać bieżący raport, kapitanie. Dobra, pogadajmy z tobą. Oczyścimy teren. Jak widzisz, roboty jest mnóstwo. Aby móc prowadzić pracę, musi dostać pieniądze. Powinien w końcu zakarmić ludzi potrzebnym materiałów, nie będzie tanio. Dobry, jeśli zrównoważ, połamanie dzieci i pracę, gdy projekt raczej będzie oparty z boku, a w trakcie opłat będzie jednak regulować ty. Nie będę mógł tu, jeśli nie dostanę złota, pieniądze, a fakt, że czas blokują wydatki, ale nie starczy na wszystko, nie mogę. Ja mogę sobie wyjść dla sztuki, ile dał mi Lord Nafer. Nie wiem, jaka dokładnie suma, ale wiem, że nie wystarczy. Ludzie nie doceniają kosztu porządnej kamieniarki. Glade, by tego nie interesuje, wyświetla rozumie wypełniacze na pracę, żeby liczyć tam twierdzę, gdzie jest warownie, dziedzińcy, fortyfikacja. Wygląda sytuacja na dziedzińcu. Samemu dziedzińcowi czego nie brakuje, trzeba wnieść od zera kilka budowli. Jeśli wspierać się budową, wszystko coś pomiędzy budową ludzi, którzy powiedziały na przykład kartma, to ci jest podzianka, co? Bo sobie te sklepy i nimi trzeba będzie popracować. Co trzeba z... Ile prac wymagają fortyfikacji, to najbardziej obsługuje będą potrzeby rozległe prace, ale zaraz kojarzą się chłodne. Zawsze mury zewnętrzne nie zdołają powstrzymać kobolda uzbrojonego w nóż stołowy. Na fortyfikacji bardziej zdobyli ludzie, że praca nimi będą mogli zajmować się niczym innym. Czy z terenami dookoła warowni jest coś nie w porządku? Nie, to znaczy nie można... Nie to poprawić warowni, ale serce na dłoń z głowy flag prowadzący do niej można powstrzymać, może nawet wybrukować. Nie ma tu żadnego władzy, który utrzymał zarówno na morzu, można poprawić, jak i kilka innych rzeczy pracy, to ułatwią życie kupcom, trzeba wykazać środki na zapłacenie mi i moim ludziom na pozostałe projekty. Przykład budowa dróg to daje proste, ale bardzo pracowane, bo ludzie zaczną pracę nad nim, nie będą mogli zamawiać jej czym innym. Dobra. Chcę coś odbudować. Tak, teraz oczywiście mam pieniądze wydać, to wiedzieć, co jest zainwestować. I mógł zaproponować ten napis, zamienić konstrukcją warownię jako tak. Wie, proszę, zamknięcie, bo w tej chwili mogę się zawalić. Tak, nie da się wyć. O samej warowni. Które powietrze mówię, jakie dostarczają do mojego przybycia, bardzo jest stabilny. Są trzy kompleksy pojęcia, które mogę zająć się apartament dla ciebie, naprawy, przejmę biblioteki, oczyszczenie nim do innych celów zarodniego skrzydła. Rozpocznijcie pracę w zachodnim skrzydle. Dobra. Kapitanie, służba pod twoimi rozkazami to prawdziwy zaszczyt. Ta forteca to dla ciebie godna nagroda. Długo przyszło mi czekać, aż oddam swe ostrze na służbie komuś godnemu. Nadszedł już kres mojego oczekiwania. To również zawsze dla mnie mógł współpracować z tobą i resztą. Zbytek skromności. Jesteśmy okrętem, za którego ruchy odpowiada wiatr. Ty... Jesteś tym wiatrem. Wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Samą odbudową warowni może zająć się mistrz Widl. Bardzo ważne jest też jednak szkolenie szarych płaszczy, którzy będą obsadzać odbudowane blanki.
Dzięki odpowiednim nauczycielom kilka osób można wyszkolić bardzo szybko. Ser Neval obiecał nam jednak przysłanie wkrótce 500 zbrojnych. Wraz z rozwojem warowni rosnąć będzie też liczebność twoich wojsk. Musimy więc zacząć od podstaw i zmienić tych rolników oraz pasterzy w wojowników. Co trzeba zrobić poza szkoleniem? Kilka rodzin rolniczych będzie oczekiwać ochrony ze strony miejscowej warowni. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach. Od zdobycia warowni na rozstajach przez Króla Cieni prawdziwą plagą tego odcinka Wysokiego Traktu są bandyci. Otrzymaliśmy prawo do pobierania myta od podróżujących traktem kupców. Dopóki jednak drogi nie będą bezpieczne, poborcy tych opłat zastaną puste szlaki. Kupcy wolą nawet dłuższą podróż, byle była bezpieczniejsza. No i oczywiście przynosiła zyski. To wszystko jest jednak uzależnione od tego, czy wyszkolisz swoje szare płaszcze na zdolnych wojowników. Coś jeszcze? Podczas twojej nieobecności będę wypełniać wydane mi wcześniej przez ciebie polecenia. Po odpowiednim wyszkoleniu ludzi wzrośnie liczba spraw, do których będzie można ich wykorzystać. Wraz ze wzrostem liczby naszych żołnierzy będę też potrzebować więcej zdolnych sierżantów do nadzoru nad wojskiem. Jeśli ich dla mnie znajdziesz, to będę ich szkolić i przydzielać do różnych zadań. Podejmowane tu przez ciebie decyzje mogą mieć duży wpływ na płaszcze i mieszkańców tej krainy. Po jakimś czasie Lord Nasher będzie miał z pewnością bezpośrednie polecenia dla twoich ludzi, ale na razie to ty wydajesz im rozkazy. Dobra, pogadajmy jeszcze z tobą. Co z okolicznymi ziemiami, a w drogi na żądanie najbije bezpieczniej, wykorzystając tylko dobrze uzbrojeni podróżnicy. Tygnieci kupcy korzystają na wydróż za mało, by utrzymać warownie. Sytuacja nie zmieniła w okolicy równie bezpiecznie, jak wtedy, a może nawet jeszcze bardziej. Bandyci od dawna mają tu swoje kryjówki i trudno będzie ich stąd wypędzić. Wiele się tu zmieniło. Sens organizowań naszych ludzi. Mamy wiele spraw, do których możemy powiedzieć różnicę, ale po prostu nowe szkolenia, patrowania, traktuje się warowni, to prób rekrutacji, które na razie nakazanie zajęcie ćwiczeniami z rozdzieleniem garnizonu warowni. Teraz mogą być dostępne dane specjalne. Warto konsultować ze mną w prawdę pobycie w warowni. Czy... Potrzeba nam więcej ludzi. Nakaz naszym podwładnym rekrutowanie nowych szarych płaszczów. Wydałoby się więcej ludzi. Boję się jednak, że to oznaczałoby większe wydatki. Poza tym musisz podjąć ważną decyzję. Obecnie przyjmuję jedynie najlepszych rekrutów, może być niewiele, każdy daje się do treningu i może zostać wspaniałym wojownikiem. Powinniśmy werbować jedynie ludzi w niezłej formie, którzy mogą zostać dobrymi żołnierzami. Wedle rozkazu. Co chcę wiedzieć, jak wygląda ich gotowość bojowa? Nie odbyłem jednodniowe ruszenie, bo pozwolił mój wieściakość i odrywanych od pługa. Nasi ludzie wykonują zadania prawie bez nawyka, zresztą należy walki wojsk pod uwagę reputację szarych płaszczów i podawienie naszych ludzi otrzymuje różne. Większość dysponuje tylko tym. Pomówmy o czymś innym. Jaki jest stan warowni na rozstajach? Zajmijmy się kwestią myta, bo sprawa obowiązuje podatki myto. Oczywiście te wysokie będą podróżne, ale trafiają do schab, mogą się korzystać do rozbudowy morza od kupców i od rolników. Zmiana tych ziemi będzie oprawa, że tej rolnicy nie przyjdzie do opodatkowania. Może im się to nie spodobać. Kupcy również przyjdzie do tego. Wszelkie darmo gomyte mogą wybrać pod dłuższymi, ale bezpieczniejszymi drogami, żeby zacząć na małe statki z Highcliff. Chcę porozmawiać o mycie, jakie uiszczają podróżujący kupcy. Kupcy nie są z tego nie drogi, niskie myta to dobrze. Niskie myta to dobre rozwiązanie, wedle rozkazu kapitanie. Chyba trzeba zmienić wysokość podatków, w przeciwieństwie do kupców, inaczej nie są regularnie opodatkowywani. Do czego wysyłanie powozu podatkowego trzeba nie będzie postępować podobnie. Nawet kiedy przyjdą powozu podatkowego, musi ustalić stawki pobieranych przez nich opłat.
Potrzebny jest nieduży podatek. Jak rozkazałeś, kapitanie. Ustalmy na razie niskie. Podatki będziemy, moi drodzy, musieli się rozejrzeć w okolicy warowni na rozstajach. Dobra, jak chcecie, to sobie poczytajcie. O, Guiven podróżnik, pogadajmy z tobą. Przyjrzyłem wiele dróg, ale jak widać, ty też. Nieraz widzieliśmy się na trakcie. Musiałem ten czas począć nogę i zapijać swoje myśli brązy i kilka map i zacząć cię widzieć życie. Zerwie, droga wzięła starego Guivena. Dobrze mieć cię w warowni. Pewnie nie obchodzi mnie warownia z drugiej strony, nie obchodzą mnie wanne cztery ściany. Guiven pozwól, tu przychodzi. Stare kości zaś nas potrzebuje mojej tajemnicy osoby, która przeżyła tyle traktów, co ja. Więc jeśli te podróże zareaguje, podzielić się komuś, żeby przekazać wiedzę traktu. Podzielić się ze mną swoją wiedzę, jak się czwórki znajdzie widok, który nigdzie nie śniło, to natknie się na jakiś zakamarek. Ruszaj do starego i kiedyś podzielimy się z powstrzeniami. Opowiedz mi o swoich mapach. Już teraz wiele tu pozostałych górze sobie mapę przejrzewania kraju i znaleźć godnego następcy. Mapę, na której pracował, pisał miasto Neverwinter, czy zrozumie Bajory, odległe tereny północy, takie jak Luskan. Na ile głównie chcę zostawić coś po sobie. Chcę dowiedzieć czegoś o tobie. Wielu by chciał natracić dom w stralonej, prowadzącej głównie jest osobą, która opowiada historię góry słowa i zapamiętuje. Wielki tajemnik, który w mojej głowie, który podzieli jest na mapie. Dobra. Fajno, masz tu metę. Muar dalej widać dziurę, na razie nie jest źle. Na umku, wiem ile masz na głowie swojej dowiedzy. Proto propozycją biznesową. Chciałbym sprowadzić tu swój interes. Nie odpowiadam na żadne pytania. Masz coś z inkwizytora, po prostu je spakuję i pożegnam. Ja mogę znaleźć z kupcu na wszystko, co chcę, absolutnie wszystko po prostu za niewybrednego handlarza, to jak jest. Byle byś tylko nie łamał żadnych praw, co ja kapitana teraz startuję, czy jak wyraziłem była raz, to twój problem i mój obowiązek zostaje to akceptować albo nie. To nie będzie funkcjonować, mimo że to nie zgodził, ma wypada zupełnie i całkowicie. Odszuka nie dowie się absolutnie niczego, na pewno nie ubijemy targu, nie ma mowy. To przyjemne, ja coś sam znajdę wyjście. Nie ma mowy, żebym tutaj jakiś nielegalny pokątny handelek w twierdzy prowadził. Świetnie, co teraz? Dobra, ty nic nowego nie powiesz. Nie, nie zrobi się. Nie ma mowy. Dobra, to teraz będę musiał, moi drodzy, przelecieć się po... O, Mistrz Widl! Doba zakończona, nie mogę się doczekać kolejnego przydziału. W czym jeszcze mogę ci pomóc? Chcę coś odbudować. To mój ulubiony temat, tyle do zbudowania.
o budowlach na dziedzińcu, które byłyby idealne przekraczyć w kurnie, które dzieliliby się zbrojni i płatne. Zbuduj kuźnię. Wkrótce kuźnia powinna być gotowa. Tyle pracy, dobra? Myślę, że tą drużynę poprowadzimy i zaczniemy, moi drodzy, od zachodniego portu. Może kogoś uda mi się stamtąd sprowadzić. No bo wiadomo, tutaj ciężkie życie i tak dalej. Dekun mi nic nie powie. Wygląda na to, że niedługo zajęło ci znalezienie nowych przyjaciół. Czy coś wydarzyło się pod moją nieobecność? Od czasu ataku jest spokojnie. Wszyscy naprawiają szkody po napaści. A Georg ćwiczy ze strażnikami jeszcze intensywniej niż zwykle. Przybiła go wiadomość o liczbie zabitych mieszkańców. I chcę się upewnić, że będziemy lepiej przygotowani na wypadek kolejnego ataku. Więc nie było dalszych ataków? Żadnych ataków. Jak sądzę, dzięki temu, że wysłaliśmy cię z okruchem. Więc może nie zostawaj tu zbyt długo. Bez obrazy, ale jeśli to okruch spowodował wszystkie te kłopoty, to lepiej trzymaj się z daleka od wioski. Jesteś pewien, że nie chcesz być ze mną, Bebi? Jestem pewien, że to bardzo ekscytujące życie. Ale mam obowiązki, tu w zachodnim porcie. Jeśli nastąpi kolejny atak, chcę tu być. Nie, żeby to, co robisz, nie było takie ważne. Ktoś po prostu musi zostać z tyłu i zadbać o wszystko. A, słyszałem, że wracasz. Obawiam się, że moja nowa uczennica średnio się sprawdza. Jak sądzę, jesteś tu z jakiegoś powodu. Wiesz coś więcej o wojnie, która tu się toczyła? Zajmowałem się tą kwestią przez wiele lat, szukając jakichkolwiek wskazówek na temat demonicznej armii. A w krótkim czasie twojej nieobecności nic ważnego nie odkryłem. I być może nigdy nie odkryję. Dekun powiedział, że blizna mojej piersi zostawiło owcze demonów. Ciekawe. Nie byłem tego świadom. Być może powinienem zapytać twojego przybranego ojca o wydarzenia z tamtych czasów. Dagon nie wtrąca się w moje sprawy, a ja nie wtrącam się w jego. Jednakże moje badania muszą mieć pierwszeństwo. Dobra, Dobrze, więc... Pojawiło cię coś ciekawego? Pogadajmy z Retą Starling.
Mam pola przy warowni na Rostar, które były odłogiem. Przydałaby mi się pomoc rolnika. Zostałem mnóstwo takich odpowiedzi, pewnie pomogę ci o wiele głupoty. Drewno mi krewne jest sporta, to bardzo dobre. Zostanę z tą profesorem Wap. Mogę doprowadzić twoje pole do porządku. Zabraj moich rzeczy, trochę potwór. Mam nadzieję, że ta zgniła droga jest wolna od jaszczurów. Jaszczurców, dobrze. Pogadajmy z Georgiem Redfellem. Więc powracasz! Udało ci się uniknąć niebezpieczeństw? A co z bagiennym elfem? Udało ci się na niego trafić? Widzę, że poderwałeś czyjąś żonkę, co? Miło mi cię poznać, dziewczyno. Znalazł cię w jakiejś obskurnej tawernie? Co? Mnie? Dobra, pogadajmy z bratem Mary. Nie widzę, z powrotem wydaje się być inną osobą niż ta, która odeszła. Dobra. Tutaj udajmy się do Fortu Lok teraz. Albo może lepiej zobaczmy, jak się mają sprawy twierdzy. I znowu wydajmy nieco hajsu na odbudowę. Zapewne podróż nam resetuje ten. Przynajmniej tak dedukuję, bo nie wiem. Od razu, moi drodzy, bym poszedł na dziedziniec. O, Mistrz Widl. Chcę coś odbudować. Obudowlar na dziedzińcu. Zbuduj sklep. Pogadajmy z Orlenem. Przynajmniej tak nie wiem, tak ludzie do wyżywienia mogę się przynajmniej na coś wydać. Ty był tu dziki niczym chory na wcieki, no bo już dobrze ziemia miała czas odpocząć, go ostatnio prawie nie jest. Tak wyznał go na zagranym porcie, chyba dość dobrym źródłem zrobić to, co nawet oni ciągną teraz wielkie rzeczy. Dobra. Teraz pójdziemy do Fortu Lok.
ty mi nic nie powiesz. To, co udało ci się dla nas zrobić, tam, w obozie, nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w stanie odpowiednio ci podziękować. Pozdrawiam cię. Ej, ale mi właśnie potrzeba nowych ludków w tym. Dobra. I znowu, i teraz, kiedy patrzę, zostały przywrócone, udało mi się pomóc. Dobra, ty mi nic nie powiesz. A może ty, Jacobi, zechcesz? Co pracuj dla mnie, potrzeba nam tam płatnewa. Prawda, bo no, miejsce w roczy z kuźnią rango jest tej wyższej naszego komendanta, więc lepiej wykonam twój rozkaz i pójdę z tą radością. Oddaję się usługi kogoś takiego jak ty, Goirin. Dobra. Czyli mamy już, moi drodzy, płatnewa. Dobra, ponownie wróćmy do warowni na rozstajach. Przejdźmy na dziedziniec. I pogadajmy z Jacobim. Możemy ustalić kwestię ulepszenia uzbrojenia moich żołnierzy? Dobra, co masz? Masz gwiezdnowcze plus 2. Dobra, chcę coś odbudować. Fortyfikacje. Rozpocznijcie naprawę murów. Zapłaćmy 25 tysięcy sztuk złota. I myślę, moi drodzy, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się. Jeszcze tylko zrobię sobie save'a.
Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.